Ty od 2 lat jesteś członkiem Komisji Zawodniczej FIS. Na czym właściwie polega ta twoja rola? No, komisja jakby zawodnicza ma to do siebie, że ona jest bardziej na zasadzie takiej funkcji reprezentacyjnej, o, tak bym powiedział. A oczywiście jako członkowie komisji próbujemy zrobić coś, żeby było lepiej, natomiast nie bardzo mamy pole do popisu, nie bardzo mamy możliwości, prawda? Ale to się wiąże dla Ciebie z jakimiś dodatkowymi obowiązkami? Nie, bynajmniej. Na początku myślałem, że to będą dodatkowe obciążenia, dodatkowe obowiązki, ale tak naprawdę moje zadanie skupia się na tym, żeby zebrać informacje od zawodników odnośnie swojej dyscypliny. Jak oni to widzą, czy jest coś, co rzeczywiście bardzo przeszkadza zawodnikom, prawda, różnym. I to oni, czyli ci zawodnicy, ci skoczkowie zagraniczni, Ciebie wybrali po prostu, żebyś pełnił taką funkcję, żebyś ich reprezentował, tak? Tak, jest mi miło, że ktoś docenił po prostu to, jakim jestem człowiekiem. No i tak naprawdę to się tak skupia. Nie ma tak, że my możemy, że ja jako członek komisji mogę zmienić po prostu tą dyscyplinę, mogę zmieniać przepisy i tak dalej, bo nie mogę. Ale mogę dać właśnie informację zwrotną do dyrektorów, do ludzi, którzy zarządzają tą dyscypliną, jaką opinię mają zawodnicy na. To, że oni Ciebie wybrali, żebyś pełnił taką rolę, to najlepiej pokazuje, że na pewno bardzo Ciebie lubią, no, ale bardzo lubiany jest też przez wszystkich Piotrek Żyła, który słynie z dobrego humoru, słynie z tego, że zawsze jest wesoły i roześmiany. Was często w kadrze doprowadza do śmiechu swoimi tekstami? No, dosyć często, tak. Czy to jest tak, że on, powiedzmy, bardzo się zmienił w ostatnich latach, Twoim zdaniem? Nie, myślę, że Piotr nie zmienił się jakoś bardzo, ale... Jest fajnym, jest przede wszystkim bardzo szczerym chłopakiem, mega sympatycznym facetem i fajnym kolegą, takim równym chłopem. Piotrek rozmawiał z nami przed chwilą, mówił o tym, że bardzo lubicie sobie pośpiewać czasem w reprezentacji. Mówił też o tym kilka lat temu w rozmowie ze Ski Jumping i tutaj chciałem zacytować jego słowa. Największy talent do śpiewania mają Krzysiek Miętus i Maciek Kot. Czasem dołącza do nich Kamil. Grzesiek Sobczyk narzeka, że jak jadą autem, to boli go głowa, bo przez 5 godzin na okrągło puszczają muzykę i śpiewają. Dzisiaj też tak to wygląda? Dajecie ostre koncerty? Nie, to bez przesady. No to nie śpiewamy po prostu. Ja tam jakimś Pavarotti nie jestem, prawda? Ale chodzi o to, że no, każdy ma tak. Uważam, że każdy człowiek, jak jedzie samochodem, puści sobie głośniej muzykę i zna słowa, no to śpiewa, prawda? No to tak samo my mamy. A że śpiewanie wychodzi tak, jak wychodzi, że innych boli głowa po prostu od tego, to już trudno. W zeszłym roku wraz ze swoją żoną Ewą uruchomiliście klub sportowy Ewenement Team. Pod tą nazwą jest też agencja marketingowa, która bardzo pomaga Ci w kwestiach marketingowych. Ale chciałbym się skupić na tym klubie. Jak rozwija się ten klub w tym momencie? Kto w nim trenuje? Czy gwoli ścisłości klub nazywa się Ewenement Zakopane. Wiem, że nazwy są prawie identyczne, natomiast jest duża różnica pomiędzy działalnościami. Klub Ewenement Zakopane tak, powstał w zeszłym roku z inicjatywy mojej żony, mnie samego. No, chcieliśmy przede wszystkim zrobić coś dobrego dla sportu. Mieliśmy pole do popisu, mieliśmy możliwości i fajnie pomyśleliśmy, że fajnie jest coś takiego wykorzystać. Obecnie trenuję w nim 15 chłopców. Nie zrezygnował nikt w ciągu roku. Każdy trenuje dalej z takim samym zaangażowaniem, z jakim trenował. Ja się tym bardzo cieszę. To jest właśnie to, co mnie też pobudza, motywuje do działania, do podnoszenia swoich umiejętności i do bycia po prostu coraz lepszym w tym, co robię. To jak widzę, jak te dzieci właśnie chcą trenować, jak ćwiczą, jak chcą zostać po prostu w przyszłości najlepszymi skoczkami świata. A Ty chciałbyś, żeby ten klub rozwinął się na tyle, żeby w przyszłości samemu móc się w niego zaangażować, być może nawet zostać trenerem dla tych chłopaków? Oczywiście, że tak. Zresztą po to ten klub otworzyliśmy, żebym mógł też dzielić się swoimi doświadczeniami, swoją też wiedzą na temat tej dyscypliny sportu i jak najbardziej chcę się w to zaangażować. No to masz bardzo konkretne i sprecyzowane plany w takim razie, ale powiedz, czy myślisz też o tym, żeby ewentualnie pełnić w ogóle rolę trenera skoków narciarskich w przyszłości? Byłoby to coś, może aż tak to nie. Aż takich planów sobie nie zakładałem, ale to Nie wiadomo, jak to będzie. Może zobaczymy, jak się ten czas poukłada. Aczkolwiek na pewno chciałbym bardzo się zaangażować właśnie w rozwój klubu, w rozwój dzieci, w poszukiwanie nowych talentów właśnie. Zobaczymy, czas pokaże.